Elo, to ja. Chwila, nagrywa się? Kurwa, jak ja nie lubię tego sprawdzać. Dobra, ładuje się. Wszystko jest spoko, bo zmieniałem kadry wcześniej. Wiecie, jak mnie to wkurwia w tej grze, że... Znasz, jak chcę sobie zapalić? To jestem last pickiem. Wszyscy mają jakieś komputery i7, next gen, kurwa, 9 technologia i w ogóle. A jak nie chcę zapalić, to jestem pierwszy. No akurat teraz byłem pierwszy. Ale ogólnie tu zawsze jest tak, że jak zapalić, to jestem ostatni, kurwa, i się wszyscy ładują w parę sekund. Gdzie kiedyś to było w chuj czasu. Albo mi się wydaje. Chociaż no, technologia poszła naprzód. Chyba on się teraz szybciej ładuje, tak mi się wydaje. No on się nie ładuje jakoś długo. O! Kurwa, w nos przyjmę. Także nie ma jakiejś spiny, nie? Ale kiedyś to było właśnie tak. Czekaj, co ja mówię? O. No, że tak. Nie, no po prostu, mnie to wkurwia i tyle. Gramy sobie Lee Sinem, place robimy. Czajcie, że podwójnie klika de palmale zmienili? Czekajcie, muszę kamerę ustawić, kurwa, bo oczywiście trzeba widzieć, nie? Nie, tak nie. Ale będzie śmiesznie przynajmniej. Nie, no gram sobie w tą grę i jest śmiesznie przynajmniej. Tyle mogę powiedzieć. Podoba mi się to, że moja kamerka podświetla. Teraz oczywiście jestem pierwszym pikiem, spaliłem sobie, jest bez spiny, nie? Podświetlam się i mnie widać, nie? Komar mi jakieś tu lata. Trzeba sobie skitiera chyba załatwić, bo to wtedy nie wiem, jak faję będę wyrzucał. Przez okno, przez duże. Ej, to jest dobry pomysł. Załatwimy sobie normalną moskitierę na te małe, a przez duże będę szugajerał. Także mi dużo nie nawpada. I to jest dobry pomysł. Można sobie otworzyć normalnie okno, nie? Gramy tą grę po tamtej i planowałbym rzucić dwie jakoś. Sun. Dzisiaj jest poniedziałek, to jutro wrzucę kapsika normalnie. I wiecie, nie no, po prostu coś na tym kanale robić. I wiecie, to jest rzecz, która mi w miarę sprawia satysfakcję, bo mogę sobie pograć, mogę sobie pogadać i... Czuję się trochę spełniony, powiem wam szczerze, naprawdę. To jest taka mała rzecz, a... O co chodzi? Clownfish is the super fun. O chuj to chodzi? Nie wiem, to jakiś event jest? Ej, bo w ogóle może opening zrobimy po tym, bo jakieś te tokeny są śmieszne i może tam kluczek dostanę. Nie wiem. Jakieś eventy są śmieszne. To jest godzina 23, więc można sobie, wiecie, grać. Jeszcze sobie potem Nexta zagram chyba bez nagrywania. Tamtą grę wygraliśmy, zagraliśmy perfekcyjną grę Kane'em. I wiecie, możecie uznać, że troluję i tak dalej, ale no, co mogę wam powiedzieć? Nie troluję, poważnie, staram się jak mogę. Po prostu nie umiem grać w tą grę. I myślę, że będzie lepiej. 200 IQ Leasing. Jak już wejdę na wyższe elo, o ile wejdę, to będę się spinał. Jak na razie to jeszcze gram trochę bardziej na chillu, nie? Jesteśmy w jakimś jebanym G2. Gdzie ja i tak nie daję rady na tych ludzi. Bartek Kapica. Unforgiven. Ej, na tego Unforgivena gramy. Znaczy Forgivena. To jest Unforgiven. No dobra. Q. Teraz mi wreszcie pomoże Adekery. O, latarnię dał, latarnik. Kolega, ale bardzo miły kolega. Patrzcie, Guardiana jeszcze dla mnie włączył. I patrzcie. Myślałem, że zabiję, ale nie zabiłem. Kurwa, mogłem przyjść na mida, ale nie wiem, czy bym coś zrobił. Pewnie klatkę. Nie, Ze zaczęła. Na 100%. No, raczej z klatką by nie zaczynała. Jak coś? Tak jak mówiłem poprzednim, nie spinajcie się. Ja jestem jakimś kurwa głupim leasingiem, co nagrywa sobie na YouTube'ka. Nie żadnym pro playerem, także jestem głupi po prostu i tyle. Mam prawo być głupi, bo jestem w Coldzie 2 i to nie jest jakieś hajalo. Nie, że obrażam kogoś i tak dalej, ze względu na to, w jakim dywizjonie jest. Ale wiecie, po prostu próbuję się jakoś tam usprawiedliwić. Coś tam
Nie, no nie mogę powiedzieć, że umiem grać Lissinem, bo nie umiem. Więc nie będę kłamał. Dobra. I idziemy sobie tutaj na mitka. Co ja pierdolę? Idę na grompa. Na se kurwa farmie. Dobra. Trzeba zajebać jakiegoś playsa śmiesznego. Mamy trzeci level, także jesteśmy już kurwa z full skillem. Skillsetem, sorry. I patrzcie, i się wpierdalamy w Unforgivena. I patrzcie, tu Diana, patrzcie. Wow. No, niestety kolega okazał się sprytniejszy od Lissina. Nie będzie żuka. Jest żuk! To jest ej, to jest 50% szansy, że on będzie w jednym albo w drugim miejscu. Kurwa. Jestem kufnem. Jestem takim jebanym gówniksem. Ja pierdolę. Nie umiemy grać w ligę. Lux się cofa? Poczekaj chwilę, proszę. Poczekaj, aż cię zabiję. Nie ma takiej opcji. Dobra, no to my też się chyba cofniemy. Nie wiem, wrajty możemy jeszcze wziąć. I się cofnąć. No, nie zrobiliśmy jak na razie nic użytecznego. Jest Rengar tam. Czy my go zabijemy w ogóle? Sądząc po mojej grze, to raczej wątpię. Sądząc po tym, jaki jestem, to nie zabijemy. Jestem głupi. Dobra. Cofamy się. Nie ma szóstki, kolega. No to my przyjdziemy... Ty! No. Także spełniłem swoje marzenie. I patrzcie. Ha! Widzisz? Ignite! O, tak o! Nie no, jestem bezużyteczny jak na razie. To najgorsze. Wątpię, żeby to się mogło zmienić. Ale będziemy się starać, jak tylko możemy. Renekton na topie, na Dariusza. Dariusz to silna postać. Renekton również. Także tam hard playing jest. 42 do 29 CS-ów, także możemy tutaj wpłynąć na tą walkę. Ale pewnie Renekton już ma szóstkę. Za parę sekund. Oczywiście nie mamy piątki. Pewnie tutaj Rengar przyjdzie i mnie zajebie, bo on będzie miał piątkę. Brawo, drużyno. Ej, Rengar jest gdzieś? To nie, to mu zabieramy tego, Rada. 10 sekund, za 10 sekund gdzieś powinien być. Jak nie, to go zajebiemy. Kurwa, tak o. No czemu nie zdobyłem szóstki? Czemu nie zdobędę szóstki? I czemu pewnie nie zdobędę szóstki? Nie mam kika, kurwa. Brawo, proszę, proszę. Proszę. Stałem z tunel. Kurwa, movement, kurwa, mam zero. Dobra, trzeba to zrobić tak. I teraz będzie dobrze.
Czemu on ma jakiś tutaj tak? O co tu chodzi? Jakiś team? Chumfish. Nie rozumiem tego w ogóle. To jakieś śmieszne jest. Jakiś challenger chyba. O kurwa. Kurwa. Tak mało mnie uleczyło? Ale jestem gównem. Kurwa. Ja pierdolę. Ale odjebałem maniany. Tu jest. Serio dali mu uciec? Dobra, wezmę sobie tego. Ja pierdolę, ale jestem gównym. Kurwa, trzeba coś grać. Ja pierdolę. Trzeba się ogarnąć wreszcie. A nie, kurwa, biegać sobie jakimś lisinem i nic nie robić. Jakiegoś flash kicka zajebać. Czemu ja gram postaciami, którymi kurwa nie umiem grać? Ja się nadaję do jakiejś kurwa Jhan z Advent Cancerem. I to będą prawdziwe playsy, a nie jakiś lisin. Listen. Ja mam ulti, ale przyjdę. Nie wiem po co. Więc nie mam po co. O, teraz przyjdziemy. Halo? Co tam? Halo? Kurwa, trafiłem Q. Ale beka. Zaraz kika mamy. Tu jest Rengar. Nam idzie. On ma blue. Tak, miał. Patrzcie. Wchodzimy sobie. I przychodzi tutaj Kajsa. I jest robiona na pizdę. O ile nic nie spierdala. Oczywiście. Poczekamy sobie. I specjalnie tak zrobiliśmy, przeczekaliśmy, żeby kolega zdobył killa. Bo jesteśmy przyjaznym listeningiem. I lubimy dawać killa moim teammate'om. Bo pokładam wielkie nadzieje w nich. Bo sam, niestety, nie byłbym taki dobry. To moja drużyna tworzy to, że jestem tym, kim jestem. Teraz na przykład ja się biję. O, patrzcie, zabrałem mu. I patrzcie. Przychodzi mój kompan. I my razem spierdalamy. Halo. Dobra, zróbmy... Nie, nie. Mid to red możemy wziąć. Oni na bocie wzięli. Ja mogę w sumie reda wziąć. Nie ma go tutaj nigdzie. Dobra, oni się ganiają w berka. Jak debile. A ja idę. I zaraz mam ulta. Także patrzcie. Halo. Poczekam. Dobrze. No nie, dobrze.
Jestem dumny. Ale wiecie, jaka jest różnica? Że mi pomoże moja drużyna, a jemu nie. To jest nasza różnica, że ja gram wspólnie z moim teamem i napiszemy, patrzcie. Good job, Diana. I o to chodzi. W tą grę nie gra się w ten sposób, że wy musicie zrobić 20-0. Wy musicie wspierać swoich towarzyszy, być dla nich miłym, nawet jak cię wyzywają, to ty po prostu tak schylasz głowę i mówisz, nic nie mówisz, albo mówisz, przepraszam. Kiedy cię jakiś na przykład polski rajs wyzywa, to koniec końców możesz z nim się zaprzyjaźnić. I taka przyjaźń trwa wiecznie. Czajcie. Wy nie musicie, kurwa, musicie to zrozumieć. A najlepiej nie przeszkadzać po prostu, kurczę. Dajcie wygrywać innym. Wy po prostu zagrajcie sobie jakoś tam pokornie leasingiem, patrzcie, reda sobie zróbcie, a wasz team zrobi za was resztę. Zapytacie, jak długo tak można? Do ustranej śmierci i jeszcze dalej. Tak naprawdę. I patrzcie, i sobie chodzicie. O, patrzcie, jestem sobie lisinek taki, ahahaha. Sobie tu zrobię krabika. Zrobię sobie może Cloud Dragona. I wy możecie sobie złożyć wszystko. A ten Genie i tak mnie jakoś tam poniesie na barkach. I patrzcie. Że ja nie umiem zabijać? Też umiem czasem zabić, ale ja tego nie robię, bo po prostu tego nie chcę. Listen, patrzcie jak mnie zwyzywał. Ha, tryhard, ha? Widzicie? Tryhard. Topa biorą. Ale my się tym nie przejmujemy. Więc widzicie, możecie, a na przykład wam pokażę później, bo wiecie, Lee Sin to jednak trochę może utrudnić tą grę, na przykład jakbym jakiegoś tam flashkopa złego zrobił, czy coś takiego. A taką na przykład Janą, to wiecie, sobie na przykład stoicie, Arden Kenzer, inny shieldzik, patrzcie, o, widzicie, i już mnie kolega lubi, bo mu dałem shielda. I już jesteśmy kumple normalnie, wiecie o co chodzi. Dobra, i patrzcie, i teraz robimy ogólnie tak, patrzcie, o tak, tak robimy. Okej, tak nie robimy. O kurwa, coś nie pykło. No skocz, no skocz. No nie! Miałeś nie wskakiwać, kurwo. I wiecie, i ja mogę sobie teraz złożyć na przykład taki ofensywny przedmiot, który się nazywa... Duskblade. To jest właśnie Duskblade. I mamy 3-3-3. A na przykład Lux ma 0-4. A Rengar ma może i 5-3. Już teraz 5-3. Ale... I ja mam 3 asysty. I te 3 asysty powodują to, że ja właśnie pomagam. A on nie. Ja wysyłam ten SMS-u, treści pomagam. On wali to w chuja. Diana, take my blue, please. O, i patrzcie. I my nie chcemy tego killa. Po co nam? Widzicie? Takie są przyjaźnie. Listen. Widzicie? Już nie jestem tryhard. Jestem teraz... Teraz jestem... so bad. Elo. Elo. Czy wstaj... O! Bierzemy sobie kolejnego reda chyba za fraję. Kolega counter jungling będzie. O! Bardzo dziękuję. I widzicie, i to jest właśnie to. Pomogę ja komuś, ktoś pomoże mi. Jak długo tak można? Do usranej śmierci, kurwa. I patrzcie, idziemy sobie elo. Coś tu Rengar biega? Nie ma tego Reda? Co tu się stało? Nie ma Reda.
Nie wyzywajcie mnie, proszę, koledzy. Po prostu jestem sinem. O kurwa. O nie. Chyba to się nie skończy dobrze. To się chyba nie skończyło dobrze. Ale mamy smoka. To jest właśnie zasługa naszego leśnika. Tak o. Dziękuję. Widzicie? Tak się gra. Loket. Włączony czy nie włączony? Nie wiem. Pójdę. I o to chodzi. Nie musicie zdobywać 25 kili. I patrzcie. I ja teraz myślicie, że ja wezmę to dla siebie? Nawet o tym nie śnię. Ja zostawię to. Jestem przyjaznym dżunglerem, a nie jakimś kurwa jebanym frajerem. Przyjaźń się buduje. Taka przyjaźń. Zajebista przyjaźń, co? O nie. No, no niestety. Hralda powinniśmy użyć zaraz. I widzicie, kiedy ja umieram, umiera każdy. Dlaczego? Bo brakuje mnie... Czartuję, kurwa, po prostu spierdoliłem jebanego flashkopa i w ogóle jestem... Jestem dobry. A przynajmniej nie najgorszy. Chodzi o charakter. Wiecie. O. I to się ceni. Nie wygląd zewnętrzny, bo to na zewnątrz to widzicie co? 4-4-5 lisin. Ale on pomaga. A możecie dostać 9-0 lisina. Ale 9-0-0. A dostaliście 4-4-5. Różnica? Różnica. No niestety Diana, ale nie dostaniesz. Chuj ci w pysk. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze Diana. Bardzo dobrze, Diana. O. I patrzcie, i my sobie teraz zapieprzamy. Idziemy zabić. Miniony. Infernal Dragon. Chociaż nie powinienem tam... O kurwa, tam się to dzieje dymy. Muszę wspomóc, Diana sobie da radę. O kurwa. Patrzcie. No. Myślałem, że tryhardowi się uda. No niestety. Nie mam ulta.
No, czasem się zdarzy podpierdolić killa. O kurwa. Ty co napierdala. Widzicie, z royalnym składem zawsze damy radę. Patrzcie, Q, E i atak speed grany. Ty chuj. I patrzcie, i mamy trochę pieniędzy nawet. No problem. I o to chodzi. Pamiętacie, co mówiłem wam w poprzedniej grze? Że w tej grze nie usłyszycie dziękuję, nie usłyszycie przepraszam? Wy nie usłyszycie przepraszam. Ja usłyszę. Wiecie czemu? Różnica pomiędzy mną a wami jest taka, że ja umiem w to grać. W tej grze chodzi właśnie o to, żeby powiedzieć koledze dobre słowo, wesprzeć go na duchu i powiedzieć mu, mordo, będzie lepiej, elo. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się, kolego. Będzie lepiej. Z każdą minutą będziesz silniejszy. Będziesz rósł w siłę. Zaś przeciwny Renekton będzie... Kurwa, nic nie robi. O to chodzi. Nawet jeśli tego barona nie zdobędę, to i tak zła się nie ulęknę. Bo ja dzisiaj Lee Sinem gram. Gościu, mordą, elo, elo. O kurwa. Nawet jeśli mój smite był chujowy, to i tak jestem wkurwiony Johnny. Elo. Oczywiście, że dobra gra. Dobra gra jest wtedy, kiedy gramy w piątkę, a nie pojedynczo. To buduje naszą więź, naszą siłę. Twórzmy community. Wspierajmy się razem. Nawet kiedy twój top laner na przykład miałby 0-4, a ma 6-2. Dlaczego? Sportowy duch. Sportowy kurwa duch. I patrzcie, i widzicie. I o to chodzi. Wygraliśmy grę. Jaki morał z tej bajki jest? Nie przeszkadzaj proszę i daj się wykropić. Poważnie. Przez lata staram się tak robić. I źle na tym nie wychodzę. Kogo uhonorujemy? Uważam, że Thresh był najbardziej takim honorowym graczem i zasługuje na order w tej grze. Także... A. Dobra, no zadałem więcej obrażeń od Dariusa. Także nie jest źle. Dobra, elo.